I woke up in the middle of the night. Na-na-na. And I wondered how you're always right. Klasy zielonego skupi? Idealnie, albo skupia konkretnie. Nie, szkoda iść do tego. Nie, wiem, czy chcę. Nie, też tego nie wiem. Albo gofry takie zielone. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw me. Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Piękne dzisiaj słoneczko nas obudziło i dzisiaj na śniadanie robiliśmy sobie wyjątkowo coś na słodko, czyli placuszki z zielonego smoothie. I do tego jako dodatki użyliśmy sobie masło orzechowe i zazwyczaj kupujemy w Lidlu. Ostatnio gdzieś tam Karol od swojego kolegi zakupił takie crunchy. I ono ma fajną właśnie taką lejącą konsystencję, więc na takie placuszki to idealnie, bo ja lubię sobie właśnie tak polewać po wierzchu. Ostatnio odwiedziła również nas Natalka i kupiła z Charlotte dwa kremy. Jeden to jest krem z białej czekolady, jego już kiedyś jedliśmy i naprawdę jest bardzo dobry. A drugi słony karmel i on dzisiaj mnie zaciekawił. I naprawdę w takiej małej ilości, nawet do takich placuszków jest naprawdę wyśmienity, ale do innych deserów, do lodów, może do kawy. Super, bardzo fajne, także taki zestawik dzisiaj wjechał, do tego jogurt naturalny. I śniadanie już za nami. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in my bleeding heart. It gets me. Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj po prostu jest tak piękne słońce. Tak cudnie świeci, w ogóle jak Oliwier jak się obudził. To idealnie zza tego wzgórza zaczęło wychodzić przepiękne słońce i naprawdę aż mi się chciało wstać. Teraz jak sobie patrzę przez okno na ten piękny widok, na te wszystkie równinki i te górki i pagórki w tle, to wygląda tak dobrze, tak pięknie, super. Naprawdę to jest tak kojący widok, że aż naprawdę chce się wstać rano i po prostu go podziwiać jeszcze z tym wschodzącym słońcem. Ten widok był tak cudny. Te promienie tak tutaj nam wpadały do sypialni. Mi się zawsze marzyła sypialnia od wschodu i żeby właśnie nas budziło wschodzące słońce. No i to moje marzenie się gdzieś tam spełniło. I potem poszliśmy na dojeść śniadanie i do szyb już tak mocno, ale tak naprawdę konkretnie przygrzewało słońce i tak mnie rozgrzało, że dosłownie aż mnie osłabiło. I stwierdziłam, że muszę wziąć sobie prysznic, umyłam sobie włosy, teraz się już pomalowałam, w końcu przebrałam w coś innego. Wygrzewałam z szafy jakąś bluzeczkę, także fajnie, cieszę się, bo w końcu coś innego znalazłam niż do tej pory. W kółko mieliłam 10 ubrań na zmianę. Trochę już przywołuję wiosnę, mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień to już taka namiastka i takie właśnie poczucie wiosny w powietrzu. Mam nadzieję, że na zewnątrz też ją czuć, że nie tylko przez okno jest tak pięknie, tylko że właśnie już jest naprawdę ciepło. Wyciągnęłam sobie cieńszą kurtkę, jakieś adidasy, cieńszy płaszczyk. Więc już powoli, mam nadzieję, że witamy wiosnę. Oho, widzę, że zaczyna znowu mi wychodzić to na oku. Właśnie miałam powiedzieć, że mi zeszło, ale widzę, że z powrotem wychodzi. Właśnie bałam się malować, że wyjdzie mi. Nie wiem, co to jest. Jak jesteście ze mną dłużej, gdy wracaliśmy 2 lata temu z nadmorza i potem jechaliśmy do Lublina, takie właśnie coś mi wyskoczyło na oku. I teraz mi się to notorycznie gdzieś tam pojawia przy jakichś większych stresach.
Nie mam pojęcia, o co chodzi, co to jest. Na oku nic nie ma. To jest tylko taka jakby błonka, która może wypełniona z jakimś płynem, bo nie, nie mam pojęcia. Już kiedyś to pokazywałam mojej cioci pielęgniarce okulistce, która pracuje przy okulistce i mówisz, że no ciężko w ogóle jest to wyleczyć, że są maści, krople, ale to często właśnie gdzieś tam nawraca. No i naprawdę muszę iść zainterweniować z tym w końcu, bo to naprawdę jest uciążliwe. Wczoraj już miałam taki stopień, że mało co w ogóle na to oko widziałam. Po prostu pole widzenia mi się zmniejszało i tak cały czas widziałam taką mgłę. Ale nie będę Wam tutaj narzekać. Chciałam Wam się pochwalić, że w końcu mam swoje stanowisko do makijażu. Nie w łazience, tylko toaletkę już ustawiliśmy sobie w sypialni. Wprawdzie moje stanowisko wymaga trochę porządku, uporządkowania, bo tutaj jest po prostu jeden wielki grajdą i jeden wielki syf, ale spokojnie. Tak wszystko po kolei, w ogóle nawet ostatnio sobie myślałam o tym, żeby w kalendarzu rozpisywać sobie jakieś 2 albo 3 punkty porządkowe na dany dzień, tak żeby ta praca ubywała, bo naprawdę jest tego sporo, ale żeby nie wszystko naraz, tylko tak po trochę. A jak wiosna i cieplejsze dni, to nawet udało mi się znaleźć białe spodnie, które wiecie, że uwielbiam. One się tak świetnie rozciągają. Ja je kupiłam w jakimś okolicznym sklepie, jeszcze obok mieszkania na Lwowskiej, gdy tam mieszkaliśmy. I dzisiaj taki w końcu inny outfit niż taki ciemny, ponury. A tutaj udało mi się już kilka rzeczy wypakować. Stwierdziłam, że na razie tyle wystarczy. I będę sobie tą garderobę teraz nosić. Potem znowu wypakuję kolejne pudełko i wymienię na kolejne rzeczy. I to będzie na razie taki mój sposób, żeby nie wypakowywać wszystkiego. It is hard to share my thoughts. Na, na, na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. W końcu zadbałam o swoje zdrowie, chociaż o odrobinkę. I byłam, aż chcę się przyznać, po takim długim czasie na kontroli ginekologicznej po porodzie. Wszystko jest w porządku, więc dobrze. Ale i tak jestem z siebie dumna, że w ogóle zadzwoniłam, że się zapisałam i jednocześnie umówiłam siebie i Karola do dentysty. Już z tą wizytą to już w ogóle tyle odlekaliśmy, ale jak już byłam, to sobie pomyślałam, nie odpuszczam, umawiamy się. Trzeba powoli też zacząć dbać o siebie, bo teraz naprawdę jest taki sezon u nas w domu, że od miesiąca jestem z dziećmi cały czas. To czy są zdrowe, czy chore, to już inna sprawa, bo po prostu jest tyle wirusów, że ja ich nie chcę dawać do żadnych placówek, że szkoda mi po prostu, żeby jakieś wirusy znowu przyniosły i żeby one znowu chorowały, czy my, czy malutki. Wystarczy, że na ten moment malutki jest przeziębiony. Właśnie dzisiaj po południu znowu jedziemy na kontrolę z nim. Mam nadzieję, że nie wylądujemy już w szpitalu, bo z takim maluszkiem no to wielkiego wyboru nie ma. Nie wiem, najwyżej jakieś wizyty prywatne i takie kontrole na bieżąco, bo naprawdę unikam. No już byłam ostatnio kilka razy w szpitalu i nie chcę, nie wiem, nie psychicznie po prostu. To wykańcza, więc jeśli się uda ominąć szpital, tak żeby dbać o zdrowie maluszka również, to będzie super. Mam nadzieję, że wszystko będzie na tyle ok, że będziemy mogli go leczyć w domu. No i właśnie też ze względu na niego czekamy na wiosnę, czekamy na lepszą pogodę, na to, żeby te wirusy gdzieś po prostu się, nie wiem, jakoś ulotniły i żeby móc zacząć z powrotem żyć normalnie. Także jadę jeszcze pozałatwiać kilka formalności, bo ostatnio też jest sporo i tak tylko jeżdżę, załatwiam formalności i wracam do domu. Ale fajnie, w końcu można wyciągnąć nawet okulary przeciwsłoneczne, cieńszy płaszczyk, no. Ja już chcę taką pogodę, naprawdę już chcę taką pogodę, bo jak jest słońce, to chce się żyć, chce się działać. Jakaś energia od razu jest inna i tak jakoś po prostu lepiej się żyje. Wanna be free of this heart. To jest takie mega satysfakcjonujące uczucie, kiedy sobie wysiadam z samochodu, zamykam swoją własną bramę, wjeżdżam na podjazd, wchodzę sobie do domu. Bez żadnych schodów, bez niczego. Naprawdę to jest turbo komfort. Ja wiem, że może to dla niektórych wydaje się śmieszne, ale nawet w moim rodzinnym domu zawsze były schody i trzeba było biegać po schodach, a tutaj po prostu mam wszystko równiutko na jednym poziomie. Otwieram sobie tylko drzwi i już po prostu jestem w domu, więc nie muszę chodzić nigdzie z zakupami, gdzieś tam łazić po schodach. Tam i z powrotem w te i we w te, tylko po prostu sobie wchodzę elegancko, odpalam światełko i jestem u siebie w domu. I
need you more. Need you here. More than I would like to admit. Dzień dobry, Domku. Dzień dobry. Jak żyjecie? Masz piłkę? Tak. Nisko wczoraj była promocja. Nie dość, że wszystko, co zmieściło się do siatki, było 15% taniej, więc na całe zakupy dostałam 15% rabatu. To jeszcze przy kasie były na promocji takie złote sztuczce, złote łyżki do sałatki. Wprawdzie nie można ich myć w zmywarce, żeby ich żywotność była długa, ale stwierdziłam, że takie dwa pięknotki to sobie umyję już ręcznie, a przynajmniej do sałatki będą pięknie wyglądać. Więc za bezcen, dosłownie 11 zł. Ale pojechałam do Iska głównie ze względu na zastawę. Już dawno mi się podobała. Nawet jak Aga sobie kupowała, to bardzo mi się podobała. No i sobie kupiłam cały komplecik z tej beżowej zastawy z brązowym rantem. Więc mamy z tego miseczki. Jedna już wczoraj oddała ducha bardzo szybko. Dobrał się do niej Kuba i się rozbiła. A tutaj mamy całą resztę, czyli talerzyki małe i jeszcze talerzyki duże. Zagadki po prostu, które sędzają sen z powiek. Znajdź pierścionek, który się nie powtarza. My to od pół roku szukamy. Ej, szukamy, co tylko wyciągniemy tą książkę, to szukamy. I Klara tak szuka, szuka i ma nadzieję, że to już ten pierścionek. A zawsze się znajduje drugi identyczny. Weź paluszek, który? No w sumie to jest dobry. No czekaj, czekaj, zaraz znajdziemy. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. Dzisiaj na obiad robię ziemniaki z rybką i jeśli już decydujemy się na rybę, to najczęściej to jest łosoś, robimy sobie go na parze z jakimiś warzywami i tak dalej, albo jest to polędwica z dorsza. Nie wiem, czy kiedyś jedliście właśnie tę polędwicę. Nie należy ona do tanich ryb, ale jest naprawdę tak dobra, że to jest jedna z naszych ulubionych ryb i jak już jemy, to inwestujemy w fajną, dobrej jakości, smaczną rybę. Ja ją najczęściej kupuję w Lidlu, ale naprawdę jest bardzo dobra. Do tego będziemy robić mizerię, ale już bym chciała taki świeży, pachnący ogóreczek, mizeryjka, ziemniaczki, kalafiorek, takie typowo moje ulubione. No, moje też właśnie. Wiosenno-letnie jedzonko, więc ach, ta pogoda dzisiaj naprawdę napała mnie tym, że już wiosna to już każde gotowanie, każdy obiad, każde śniadanie w tej kuchni jest jakieś takie nowe, jakieś takie inne. Naprawdę, jakbym pierwszy raz gotowała wszystko tak na nowo. Wszystko ma jakiś taki nowy smak, nowy wydźwięk tej nowej przestrzeni. No, naprawdę, bardzo fajnie nam się tutaj na razie mieszka. Widok też jest fajny, bardzo przyjemny, cicha, spokojna okolica, nie wiem, po prostu tego potrzebowaliśmy po tym zgiełku miasta, właśnie odpoczynku. Co, Karol? Jedziesz do Katowic? Kiedy, gdzie? Chcesz po prostu jechać do Katowic? 160 do 240. Aha, to jestem brzydki. Czemu brzydki? No to jest ten z tymi, co nam się nie podobało, pokazywałam ci go wczoraj na internecie. Ale za 750 zł, normalnie 2,5 kosztuje. Halo? Dzień dobry. To 25 minut będzie pan i będzie łóżko. No to będzie. Będziesz miał co robić. A, już nie będziemy spać na podłodze. A teraz nie zapleśmy. Bardzo. I mamy już na kastliki. Jest łóżko. Ja tak do tego kuriera. Juhu, ale fajnie. A on, ja też się cieszę, że pani jadę. I remember that it's over. Yeah. O, idzie kotek i mój drugi kotek. O, wiesz, tam idzie klapciu kotek. A ostatnio tutaj jeszcze przez działkę nam przechodził zając. Co chwilę przylatują jakieś ptaszki, więc dzieciaki mają super frajdę. Dzieci z samego rana miały frajdę, była wywrotka, była koparka. Widzę, że się już wczułeś w rolę pana domu. Dobrze. A my zaraz, klapciu, też miałyśmy obiecane granie w piłkę, co? No, to zaraz zjemy obiad i będziemy grać w piłkę. Będziemy grać, będziemy mieć paluszki, będziemy grać w piłkę. W
tenisa będziemy grać, tak? Niech piłkę. You never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Kolor dobry. Materiał taki se. Materiał taki se? Chociaż w sumie niezły materiał. Nie, jest. Dobrze. Dobrze, że nie welurek. To się dobrze, że nie welurek. Wydawało mi się, że będzie bardziej taki gładki. Nie, nie, nie. To ja nie zamawiałam żadnego mat velvetu ani niczego takiego. No, no, to jest typowa tkanina. Słuchajcie. Jest git. To jest ten, co w ogóle... A rozkrój bardziej. Chcę całego rozkrój. Rozkrój. To jest taka typowa tkanina i ja wzięłam tą tkaninę, która była na obrazku. No coś ty, zostaw sanki, to na śnieg. Dzieciaki tylko zjadły obiad i zobaczyły Karola na zewnątrz i już. I to jest właśnie to. To jest to, czego chcieliśmy. Tatuś sobie tutaj działa, na polu, w garażu. Zabawił cały piasek sprzed... No. Dzieci bawią się razem przy nim, no. O, no i czad. Kolor tylko super. Już jest cały brudny. Moja kotka, fizia, mizia. Nie trzeba kupować napędu. Wystarczy klarcia. Pomaga z dobrymi napędu. Chęciami. I wow! Wiaderko, kamyczki i 3 godziny zabawy. Mamo, ja chcę się wychać, proszę, mogę. Chcesz ze mną jechać? Tak, na pewno? Na pewno. Ale ja nic ciekawego nie będę robić, a tutaj jest super zabawa koło domu. I piłka, i rowerki, i autka. Ale ja nie. Nie chcesz? Nie, nie, mogę z tobą jechać, proszę, mogę. No to chodź. Wszystkie sprawy ze mną załatwiłaś, to jeszcze musisz do końca jeździć, tak? O! Przepisywanie prądu, gazu, o właśnie. Popatrz, mama. Wszystkie formalności z Klarcią, dokładnie, nawet kolorowankę dostałaś. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to... Na ten moment na szczęście bez szpitala, z garścią leków i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Niestety dopadł Oliwierka wirus RSV, więc musimy przeczekać. Ponoć czwarta i piąta doba są najgorsze, więc tak naprawdę wczorajsza i dzisiejsza. Ale zahaczyłam jeszcze o Leroy i kupiłam sobie w końcu taką większą deskę marmurkową i złotą podstawkę, taką do odkładania ciepłych naczyń i jakieś tam odbojniki do drzwi, żeby nam się ściany nie odbijały. No i ściągaczkę do prysznica, bo na razie z dolnego prysznica wszyscy boją się korzystać, żeby czasem go nie wybrudzić. Nie, no żartuję, ale to jest bardzo przydatna rzecz w utrzymaniu czystości prysznica. Łóżko już zmontowane, teraz ta pościel prześmiesznie wygląda, ale tutaj kupię sobie jakąś taką fajną, beżową, już nawet widziałam ostatnio z takimi ładnymi falbanami. Nie wiem nawet, czy będę jakąś narzutę kupować, na ten moment pewnie nie, ale na pewno pościel muszę sobie wymienić już tej świątecznej, bo teraz to kolorystycznie, powiem wam, razi strasznie po oczach. Ale wzięłam kolor i materiał dosłownie taki, jak był na stronie. Podobało mi się to wizualnie, które było na stronie. Było opisane, jaki to jest kolor, jaki to jest materiał, chyba Boson 17, z tego co ja kojarzę. I to jest właśnie taki bury, dosłownie chciałam taki bury kolor łóżka z taką fakturką, tkaniną. To nie jest żaden velour ani matte velvet. Chociaż rozważaliśmy, ale twierdziłam, że nie, że boję się tego palcowania, tych wiecie, struktur w tą i z powrotem. I w ogóle takiego koloru też chciałam sofę taką burą, bo to jest no przy dzieciach mega użytkowy kolor, bo w ogóle nie widać brudu, ale niestety sofa i krzesła na dół będą jaśniejsze, nad czym ubolewam, no ale tutaj mój mąż tym razem miał ostateczne zdanie, jeśli chodzi o sofę, jeśli chodzi o łóżko, wybierałam i ja. I na ten moment bardzo mi się podoba, więc super to współgra w ogóle z tym złotem, które nam się w całym domu przewija, bo tutaj na wezgłowie jest taka złota listewka. Jest też motyw jodełki, który przewija się na podłodze. Na razie mamy materac 140 i na ten moment tak zostanie, ale łóżko jest 160, bo docelowo stwierdziliśmy, że jednak sobie weźmiemy większe. Żywotność materaca też zazwyczaj jest tak około 6 lat, 6-7, my ten materac już mamy, no będzie 6. Więc stwierdziliśmy, że w takim razie nie kupujemy 140, mimo że pierwotnie to łóżko zamówiłam w rozmiarze 140. Ale zmieniliśmy zamówienie na 160, żeby już było takie, wiecie, duże, wygodne. Tutaj 140 strasznie ginie, ta sypialnia naprawdę jest spora. O, teraz stoję w kącie i o, i teraz objęłam całą tą ścianę. Ona ma 16 ponad metrów, więc naprawdę tutaj jest sporo, więc szkoda by było też no, nie wykorzystać takiej możliwości, skoro jest... To można. I tutaj mamy też złote nogi, jest pojemnik na pościel, taki rozkładany do góry, więc fajnie. Pierwsza noc, którą nie będziemy spędzać na podłodze. Ale...
Jezu, wiecie, jakbyście wiedzieli, ile przeboje mieliśmy z tym łóżkiem, w sensie, ile razy je w myślach anulowaliśmy, ile razy je zamawialiśmy, bo takie łóżko to wcale nie jest mały koszt. I cały czas robiliśmy dywagacje, a może jednak nie, a może nie kupujmy, a może zostawmy na kiedy indziej. I zaczęliście mi wy na Instagramie wysyłać zdjęcia, jak podłoga potrafi się zepsuć i splechnieć pod wpływem tego, że śpi się na materacu i podłoga nie oddycha, ani materac. Więc czekamy jeszcze na kasliki, w sensie one już są zmontowane, tylko żeby je tutaj zamocować do ściany, bo mamy takie wiszące. Ale chcemy wiedzieć, jak idą prądy, żeby tutaj nic nie porozwalać, więc albo zajrzyjmy do projektu, albo moi rodzice mają też taką maszynę do sprawdzania przewodów, więc tego użyjemy i wtedy będziemy wiercić w ścianie i sobie je już zamontujemy i powoli jakoś jedziemy do przodu z całym tym wózkiem. That I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Wypakowywałam sobie jakieś tam kosmetyczne zapasy, bardziej takie firmowe, że tak powiem, jakieś te aplikatory, nici i rzeczy do brwi, ale co wam chciałam pokazać, niezależnie od tego, czy zajmujecie się czymś kosmetycznym, czy nie, to płatki kosmetyczne, nie dość, że w sklepach są bardzo drogie, to się zużywają bardzo szybko. I w tym kartonie są płatki kosmetyczne. 1200 sztuk w jednym worku i jeden worek jest za 25 zł. Ale normalnie w sklepie płatki kosmetyczne kosztują aż 100 sztuk około 7 zł. Niezły deal. Naprawdę wam polecam. Zamawiajcie sobie płatki kosmetyczne na Allegro. Oszczędzicie nawet nie wiedząc kiedy, a kupę kasy. Te worki wyglądają prześmiesznie. Czy są miłe dotyku? Co jest? Jakie są dotyku? Dotyku? Jak to nawet nie wiem, co? Zrobiliście eleganckie. Jak to płaty? Jak płatek kosmetyczny. Superowy. Kurde, czas. Jaram się. Odkrywam to niedawno i stwierdzam, że to jest deal życia. Na kasliki i łóżko z firmy Look Mebel. Ostatnio wam o tym mówiłam właśnie, że tam zamawiałam. I w sumie całkiem okej. Nie jest to jakaś tam wybitnie szałowa jakość, bo ani jakiś tutaj super prowadnic nie ma, ani żadnych domyków do suwów, tylko po prostu się to tak otwiera, zasuwa. Ile dosuniemy, tyle będzie zasunięte. Bardziej zależało nam tak naprawdę na tym, żeby po prostu cokolwiek było, żeby sobie tam wrzucić jakąś ładowarkę, jakieś podręczne rzeczy. No i ten właśnie estetyczny złoty pasek. I cała płyta to jest właśnie kaszmir, więc kontynuujemy dalej motyw tego kaszmiru w całym domu. Udało nam się kuchnię doprowadzić z powrotem do stanu używalności i do mniej więcej tego stanu, który tutaj był rano. I w sumie wam nawet nie mówiłam o tym, że już kuchnię mamy gotową. Wszystko jest zrobione, płyteczki już są zamontowane, wysilikonowane, wyakrylowane, są gniazdeczka, no już kuchnię można używać zgodnie z jej przeznaczeniem w 100%. Także już efekt finalny, całościowy naszej kuchni prezentuje się. O, chwila. Oprócz tych bibelotów i tej szmatki. O, właśnie tak. Tak wygląda, jeśli chodzi o tą płytkę i całe połączenie. Nawet na ten moment stwierdziliśmy, że ta błyszcząca płytka, bo wstępnie mieliśmy taką matową, tudzież satynową, wygląda naprawdę fajnie. Naprawdę dobrze, ładnie to odbija światło i tak dalej. No i teraz już mamy też podświetlenie pod szafkami. Tutaj jest podświetlenie do kapu, ale sobie nie włączyłam. No i z tej strony mamy podświetlany lamel. Te stołki będą wymienione, to są takie zupełnie tymczasowe stołki. My mind says yes, you've been here for quite some time. Drwo do komina! O, wow! Kiedy palimy? A co masz? Drwo mam. O Jezu, ale super. Twój tata przywiózł? No. Ja, rewelacja. A tak się właśnie zastanawiałam, jak podjechałam, co to za karton. Się nie schowałeś czegoś niemożliwe. Ojej, no to mega miło z jego strony. Dobra. Więc na ten moment takie update'y. Trochę rzeczy się zmieniło, trochę rzeczy zostało dołożonych, powoli,
urządzamy się cały czas, każdego dnia coś się zmienia, coś dodajemy, coś zostaje zrobione, więc tak naprawdę mamy się to prezentuje, tak sobie tutaj mieszkamy i jest nam tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszło i spełniłam swoje takie wnętrzarskie marzenie, naprawdę. Powoli to się prezentuje tak, jak właśnie chciałam, jak sobie to założyłam. I idę teraz się myć. I w końcu śpimy dzisiaj na łóżku. Naprawdę, to jest super, że już nie na materacu, na podłodze, tylko na łóżku. Nawet wstać w nocy do Oliwierka jest po prostu dużo łatwiej z poziomu łóżka niż z podłogi. Więc z Wami się żegnam. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. I do zobaczenia w kolejnym. Pa! Buziaki!